Tomasz Kowarski nie zgodził się z Dariuszem Dźwigałą na konferencji pomeczowej, że po Beskidzie wygrało zasłużenie. A z twojej perspektywy jak to wyglądało? Gdzieś też ma podobno taką opinię. Moją opinią jest taką, że raczej my mieliśmy ten mecz pod kontrolą w drugiej połowie. My mieliśmy więcej sytuacji, gdzieś pod Beskidzie skupiło się na kontrach ale no niestety nic co nam nie daje. Przegrywamy mecze 2-0 i nie mamy z tego punktów. Jakub, w poprzedniej kolejce bramka w Pruszkowie, dzisiaj też niezły występ. Ta bramka dała w Pruszkowie ci takiego kopa? Solidnie przepracowany ten okres przed sezonem, ciężkie treningi na pewno popłacają, bramka to na pewno cieszy, gdzieś może dało to taki impuls, no ale no niestety w drugiej kolejce nic to nie daje, przegrywamy mecz, no i niestety nie mogę być z tego zadowolony. Okazja do rehabilitacji nadarza się bardzo szybko, już w środę rywal i to bardzo etatowy rywal, bo Zagłębie Lubin liczy się na to, że uda wam się mimo tej dzisiejszej porażki, no i pewnie trochę gorszych nastrojów przed tym meczem wygrać z Zagłębiem? Na pewno cieszę, że w środę już mamy mecz, bo po takim meczu jak najszybciej chce się odrobić te straty, chce się zapomnieć o tej porażce ostatniej i na pewno chcemy wygrać ten mecz z tak klasową drużyną, wiadomo, Liga Europejska teraz i to może dać nam takiego pozytywnego kopa do następnych spotkań.